Hej, dzień dobry, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Mir Mirex i Mir Szmirex właśnie się tu wcina. O. Mir, ja mam prawie stan agonalny. A ty mi tu się kręcisz, Mir. Ja wiem, okład Scotta na takie rzeczy jest najlepszy. Nawet kupiłam sobie szufeleczkę i zmioteczkę na pocieszenie. Nie no, z tą szufelką i zmiotką to żartuję, bo to zamówienie z Sinseya było. Mir Mirex i jego ogon. Leżymy razem, tak? Może być. Kłap. On mówi, że nie. A jak Mir mówi, że nie, to znaczy, że nie. No Mir, może być tak namiętnie. Już nie mam stanu agonalnego. Mir, mamy deprę. Depra.pl, jest mi źle.com. Mir mnie opuszcza. Nie no, żeby nie było, że się śmieję z ludzi, którzy mają depresję, bo tak samo mam nerwicę lękową i to też jest straszne. To znaczy, no... Ja można powiedzieć, jestem na takiej drodze, że nie mam stanów lękowych. I żeby nie było, że się śmieję z kogoś, kto ma depresję, bo depresja to jest straszna choroba. Ale ten, kto mnie zna, no to wie, że ten żart w tym momencie jest w poziomie względnym. Ja tutaj nie mówię tego po to, żeby obrażać takich ludzi. I w ogóle po co ja się tłumaczę? Mir, jest źle. Tutaj Basia i Asia. Jakbyście pytali, czemu mam znowu łóżko przestawione na środku, dlatego że mam postawione krzesło, bo sprzątałam tam w tej szafce. No jak siedzę z tą nogą, no to jest mi zdecydowanie wygodniej, żeby posprzątać. Tak każdego dnia siedzę i sprzątam kuźwa w szafkach. Ja nie sądziłam, że ja miałam taki bałagan. No nieważne, produktywnie spędzamy każdy dzień, także wiecie, no ja wam nie będę pokazywać, że o, sprzątam tu, o, sprzątam tam, teraz szuflada ta, teraz szuflada to, jak takie dzieci w przedszkolu. Wiecie, posprzątałam dzisiaj to, posprzątałam dzisiaj tamto. Okej, czasami się mówi o takich rzeczach, bo są na przykład filmiki takie, wiecie, osobne o samym sprzątaniu i ludzie lubią takie rzeczy oglądać. Ja też w sumie lubię, ale mnie nigdy to nie motywuje. Ja po prostu muszę mieć swoje pieprznięcie w łeb, idę, sprzątam i tyle. Ja nie mam problemu, żeby się nastroić i iść sprzątać. No po prostu trzeba iść i tyle, no. Mi rzeczy, których się nienawidzi, podchodzi się jak pies do jeża, ale trzeba. Jest słabo. Robię tutaj taki melodramat, jakby był melodramat. Kilka dni temu powiedziałam wam, że umówiłam się na brwi. I dostałam od pani SMS-a z tymi wytycznymi, co można, co nie można, przeciwwskazania. I tak wiecie, czytam sobie na odpierdziel. Czytałam to na odpierdziel, dlatego że słuchajcie, no nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, nie mam problemów kardiologicznych i innych tam, wiecie, cudów, innych rzeczy, które tam są wypisane. I tak później, na drugi dzień coś mnie tknęło, mówię, jeszcze raz sobie to przeczytam, tak jakoś dla świętego spokoju, no nie wiem. I tak kuźwa czytam, a tam jest o tym, że się bierze na przykład leki zakrzepowe, a ja przecież biorę zastrzyki codziennie. Odkąd złamałam nogę, od 18 lipca mam zastrzyki. I teraz wstępnie na pewno na 100% muszę je brać do końca października. A ja się umówiłam na początku października. Ja mówię, dobra, dryndam. Ja już wiedziałam, że tak będzie, nie? Mówię, zadzwonię dla świętego spokoju, powiem pani jakaś sytuacja i czy to będzie miało przeciwwskazanie. No i w ogóle też dobrze się stało, bo to znaczy, że kobieta kompetentna, dobra, bo powiedziała, że lepiej nie ryzykować i jeszcze mi powiedziała, że jak przestanę je brać, to trzeba zrobić przerwę 2-3 tygodnie lepiej. Także już w ogóle na pewno mam pewność, że miejsce, które wybrałam, jest w jakiś sposób na pewno dbające o klienta. Nie liczy się hajs, bo już trzeba zrobić, tylko rzeczywiście zdrowie człowieka. No i to mnie zdołowało. Umówiłam się wstępnie na koniec listopada. Mam nadzieję, że do tego czasu nie będę brała zastrzyków i że już będzie ta przerwa. Jak nie, no to będę przesuwać dalej, no. I ja się tak zdołowałam. Ja się tak cieszyłam, że to już za miesiąc. Mir! Ja się tak cieszyłam, Mir! A tu nie ma, Mir! Ja cię zjem! Tu jak widzicie, leżymy razem z tą szufelką. Ona jest nawet jeszcze nie odpięta, tutaj trzeba rozciąć. No do zamiatania z Sinseya. I ostatnio zamawiałam te poduszki, które są po prostu przepiękne. Tak cudownie wyglądają. I zamówiłam koc. I ten koc, ja nie wiem, czy on będzie w ogóle... Czy będzie dobrze widoczny i w ogóle w tym świetle. Może być tak se... Ale on tak, na końcu też ma te fajne bimbołki, chwościki, czy jak to się nazywa, bo to się chyba chwost nazywa, nie? Tak mi się coś kojarzy. No i ma taki właśnie podobny wzór, co te poduszki. On jest duży, bo ma 1,30 m na 1,60 m chyba. I z racji tego, że już jestem taka zdołowana i leżę tutaj razem z moją szufelką i razem z moim Mir, biegowskie oko Karolinki znowu musiało tutaj zadziałać. Tak, ten koc ma 130 na 160, teraz wrzucę wam screena.
Jak widzicie na stronie, ten koc kosztuje 90 zł. A tutaj, na tej kartce, kosztuje 59 zł, czyli 60. Czyli tutaj jest 30 zł tańszy ten koc. W ogóle co do jakości tego koca, jak on przyjechał, na początku jak go zobaczyłam, Jezus, jaki gówniany, mówię, on pewno będzie taki bardziej dekoracyjny, żeby pod nim leżeć, to ni cholery. I wczoraj, słuchajcie, ja nie wiem, co się stało, ale tak mi było wieczorem zimno. Poprosiłam Dawida o herbatkę z miodkiem i z cytrynką. Od razu mi się zrobiło lepiej i mi było tak przytulnie pod tym kocem. Fakt, że ja lubię koce, które są takie mega miłe. On nie jest szorstki. Może on wyglądać na taki jakiś szorstkawy, ale on jest naprawdę miękki. Ale nie jest taki milutki, jak takie niektóre kocyki z takiego misia jakby były. One są takie milutkie. I powiem wam, że on tak grzeje naprawdę. I naprawdę jest pod nim wygodnie, bo myślałam, że on może być taki sztywniejszy trochę w użytku. I nie będzie taki ciepły i będzie niemiło pod nim. Pali mnie na trzy dychy. Powiedzcie mi tak, czy ktoś z was pracuje w Sinsayu? Przecież trzeba to raz na zawsze wytłumaczyć, dlaczego to tak jest. I to jeszcze 30 zł ktoś mi opierdził na tym kocu. Nie, słuchajcie, nawet jak ja powiem, że żartuję, to nikt mi teraz nie uwierzy, że ja sobie żartuję z tego. Ale tak ogólnie, ciekawi mnie to po prostu. Rozumiem, że inflacja, bla bla bla, wzrost cen, gazu, wszystkiego i wszystko drożeje. Okej, okay. Pierwsze takie logiczne myślenie jest takie, że wszystko znowu drożeje, tak? Czynsze, prąd, ogrzewanie, no i wzrost cen jest jak najbardziej tutaj zrozumiały, jeżeli chodzi o to. Wiecie, gdzie jest mój ból dupy? Chociaż w dzisiejszych czasach 30 zł to jest naprawdę nic, można sobie dupę podetrzeć za przeproszeniem. No taka prawda. I takie rzeczy działy się nawet wiele lat do tyłu. Przed pandemią, przed w ogóle tym całym cyrkiem, który teraz się dzieje, już takie rzeczy były. Także wzrost cen jest jak najbardziej teraz wytłumaczalny, ale to już ileś lat do tyłu cały czas tak jest. Dobra, ja wiem, że wy tak samo w dupie to mamy... 30 zł? Na drodze nie leży, prawda? No, nie no, ja żartuję, no matko, no. Chciałam być śmieszna jak zawsze. Nie zawsze mi to wychodzi, bo każdy ma inne poczucie humoru. Ale o, pierdzielili mnie na 30... 30 zł! I że za 3 dychy to ja mam na przykład kwiata nowego? Hej Ewa, witam Cię też bardzo, bardzo serdecznie. Właśnie na odmurzczenie wjeżdża Ewa, kosmetyczny koktajl. A tutaj w tym filmie Ewa właśnie chce przerobić tą komodę z Ikei, to dlaczego mam nie zobaczyć? A ja nadal biedna, muszę włazić tyłem, no jeny. Jak widzicie, kule tutaj, ale jak widzicie, już nie muszę tak dużo siedzieć w jednym miejscu. Mogę trochę postać, także progres jest. Tu Laurka, jak widzicie, do wanny to nawet wiaderka używa. I moje oplątwy, teraz się za nie wezmę. Przeleję je wodą i ułożę je tutaj, żeby obsiąkły. Raz na 2 tygodnie, tak mniej więcej, z nimi postępuję. Tak 2-3 tygodnie. Pierwsze, co muszę zrobić, to bez kitu włączyć klimatyzację. W ogóle poddasza domowe bez klimatyzacji dla mnie to latem są nieużytkowe, bo ja bym zwariowała. W witrynie jest naprawdę git, żadnych nowych strat, nawet nie było liści do obcinania. Tej Francji jednej, która już wam mówiłam, że od początku jak jest w domu, to ona ma ciągle jakiś problem i teraz ma jednego dobrego liścia, a wcześniej miała 6 dobrych liści. No tak ciągle chimerzy, po prostu. Alokazja, wiem, że alokazja potrafi popełnić eutanazję. Ona nieustająco chyba próbuje to zrobić. Naprawdę wracamy do żywych, skoro jestem wam w stanie nagrać, stojąc przy oknie kukurydzę. Jak ja się cieszę, że tutaj mam szczere pole, na którym jest zwykła kukurydza. Fakt, że wcześniej kto oglądał moje vlogi pamięta, że tu był sad kwitnącej wiśni. Ale czasy są takie, jakie są i trzeba było go zlikwidować. To nie jest nasz sad, to nie jest nasza ziemia. Ja się cieszę, że na tej ziemi z przodu nie ma Mariana wiszącego na płocie, który zagląda mi za rolety i patrzy, czy ja chodzę teraz z gołą pipką, czy z gołą dupką. Zamiast umyć łeb, to się człowiek pokusił o suchy szampon, takiego czegoś jak żyję, to jeszcze nie widziałam. Suchy szampon z Balea i jest taka ilość wypryskiwana w małym nacisku, jakbym naprawdę mąką obsypała łeb. Ja pierdzielę, fuh. Mi się kitka zrobiła, patrzcie, teraz mam pół na pół. Makijaż na połowę twarzy, siwe włosy na połowie twarzy. No co, kiedyś przyjdzie i taki moment, prawda? Trzeba zaakceptować wszystko w swoim życiu. A teraz krwawy Karol. Ja wiem, że są dużo gorsze problemy w życiu. I nawet ja mam dużo gorsze problemy teraz, niż to, że nie mogę jechać na Gorwinu. Zdołowało mnie to strasznie. Na przykład moim problemem teraz jest to, że mam złamaną nogę i nadal nie mogę chodzić. Ale ja mam to teraz w dupie. Na Gorwin muszę jechać za 2 miesiące. Jego.
I ostatnio ktoś się mnie pytał, czy polubiłam się z tymi maseczkami w płachcie, bo kto jest ze mną dłużej, ten może wiedzieć, że ja nienawidzę tego efektu nakładania na ryj. To jest takie zimne, to jest takie skurczysyńskie, niemiłe uczucie. Ja tego nienawidzę. Do tej pory tego nienawidzę. Jak mam to nałożyć, to po prostu chora jestem, ale ja uwielbiam efekt, jaki daje maseczka. I o właśnie, jak widzicie, ja mam Foreo UFO 2, które mam od dokładnie zeszłego roku. Kupiłam je sobie na Black Friday razem z tym misiem. I czy to jest takie niezbędne urządzenie do naszej pielęgnacji? Ja wam powiem, że naprawdę fajne jest uczucie. Ja mam dużo tych maseczek, które są do Foreo tutaj, do nakładania, ale ja kupuję sobie zwykłe maseczki, na przykład teraz mam taką maseczkę. Ja te maseczki do Foreo mam i one są naprawdę spoko, ale na przykład takie różne są dużo tańsze i chyba mają troszeczkę lepsze działanie. Włączam sobie program, jaki tam mi pasuje, taki właśnie, żeby sobie pojeździć i powiem wam, że to jest naprawdę fajne. To jak jest ciepło, zimno, ciepło, zimno, to zależy od programu. I czy to jest takie niezbędne urządzenie? Odkąd je mam? Prawie rok, zobaczcie, zaraz będzie rok, prawie od Black Friday. Robię maseczki 2-3 razy w tygodniu, no przeważnie 2 razy w tygodniu. To powiem wam, że używam je i za każdym razem. No chyba, że mam taką, że glinkę nakładam czy coś, no to wiadomo nie, ale w każdym tygodniu używam tego. Także o czymś to świadczy, że używam tego, odkąd kupiłam, za każdym razem, gdy trzeba użyć. Także no chyba taka recenzja mi się wydaje wystarczy. Ja mam dwójkę, nie wiem czy wyszła trójka, ale dwójka jest naprawdę okej i na Black Friday opłacało się naprawdę nieźle kupić. Bo tak naprawdę nie powiedziałam, czy przyzwyczaiłam się do tych maseczek w płachcie. To ja zawsze uwielbiałam ten efekt, jaki jest po maseczkach, a nadal nienawidzę, po prostu jak nakładam ją na ryj, to mi się chce krzyczeć. Kurwa mać, jakie to jest ciulowe. Chciałabym się pochwalić czymś, co jest dla mnie bardzo, ale to bardzo ważne. Piję kawę w kubeczku z Biedronki, który naprawdę bardzo, ale bardzo mi się podoba. No takie słodziutkie kropeczki, sikamy wszyscy, bo on ma słodziutkie, niebieskie, ładne. Znaczy nie tylko niebieskie, ale te niebieskie, takie śliczne kropeczki. Jak widzicie, progres jest niesamowity dla mnie, dlatego że ja siedzę na podłodze i jestem w stanie z tej podłogi wstać, nie podpierając się niczym. To jest po prostu już niesamowity level do przodu. I na otarcie łez, teraz żartuję, bo akurat ta roślina nie ma nic wspólnego z brwiami, bo już zamówiłam ją kilka dni temu, postanowiłam znowu popłynąć troszeczkę z roślinami, ale tak jak wam mówiłam, jest to bardzo świadomy wybór roślin teraz, a nie na szybcika, bo promocja, to trzeba wziąć, nieważne, że człowiek nie poczytał o tych roślinach, czy tak naprawdę w ogóle mi się podoba, czy spełnia moje warunki. Mamy tutaj przepiękny, dosyć duży okaz Philodendron Gloriosum, to się chyba tak wymawia. Marzył mi się on od dawna i kupiłam go na naprawdę dobrej cenie. Jest to jeden z najpiękniejszych liści, jak widzicie, ma tam jakieś takie małe te, może przez to też był trochę tańszy. No ale kto nie ryzykuje, ten nie pije. Ten nie ma Philodendrona Gloriosum. Po co mi szampan, jak teraz mam zastrzyki na zakrzepy, a pić alkoholu nie można, to o jakim szampanie ja tutaj mówię. Także marzył mi się od dawna i udało mi się go kupić w bardzo dobrej cenie na Allegro. Allegrowicz ma też, widziałam, inne rośliny, więc jeżeli chcecie, to teraz wam wyjedzie nazwa tego Allegrowicza. Się cieszę z tego okazu, mam nadzieję, że jakoś damy sobie radę, co? Jak nie, no to trudno, żyje się dalej. Drzwi musiałam przełożyć, no to... Pewnie nie jedną śmierć jeszcze rośliny będę musiała przeżyć. No ale taka kolej rzeczy, kto nie ryzykuje, ten nie ma brwi, ani nie pije szampana, ani nie ma kwiatów, w ogóle nic. Dobra, bo się robi takie pierdzielenie o szupenie jak zawsze. Jeżeli masz ochotę i życzenie, to dzięki. Co ja w ogóle pierdzielę? Dziękuję wam serdecznie za spędzony mile ze mną dzisiejszy dzień. Jeżeli macie ochotę i życzenie, to subskrypcja, kciuk do góry i widzimy się jutro. Do zobaczenia, cześć. Przez chwilę zapomniałam, jak leci ta regułka na koniec.